Dzień dobry, witamy Was kochanie w nowym vlogu, ja i Mikołaj. Jak widzicie, siedzimy w aucie i dzisiaj wyruszamy w podróż, wyruszamy w drogę. Mamy małą przejażdżkę, bo jedziemy do Elbląga, do mojej siostry, odwiedzimy Nynę na kawę. W międzyczasie zahaczymy o moją mamę, która chce się z nami zabrać i zabierzemy też tatę z Elbląga, także takie rodzinne spotkanie naszej rodziny, mojej w sumie, i spotykamy się na kawkę, posiedzieć, pogadać, parę rzeczy obgadać. I tak przede wszystkim to jadę, żeby Mikołaj spotkał się ze swoim kuzynem Wiktorkiem. Wiem, że Wiktor też nie może się doczekać i dopytuje się, kiedy Mikołaj przyjedzie, więc jedziemy się bawić, prawda? Tak, tak, jedziemy się bawić. No, a później zobaczymy. Nie mamy żadnych planów na dzisiaj grillowych, bo pogoda znowu taka ryzykowna, także tylko kawki, ciasto i pogaduchy. I tak spędzimy dzisiejsze przedpołudnie. Mikołaj jest dużo, dużo przed drzemką, bo jest wczesna godzina, dopiero 9:00. Wstał koło 7:00, myślę, że spokojnie tutaj w aucie na pewno nie będzie spał i dopiero pośpi z powrotem, jak będziemy wracać. Myślę, że koło godziny 14:00, 13:00, 14:00, to wtedy będzie miał takie pół godziny drzemki w aucie i ostatnio też tak spał, mu to wystarcza. Potem do końca dnia jest znośnie i spoko, dajemy radę, także myślę, że tutaj dzisiaj też nie będzie problemów. Dobra, kochani, przywitałam się, chciałam Was zaprosić na dzień z nami, no i odzywam się do Was później, jak już dojedziemy do mojej siostry. No i zajechaliśmy po babcie, ale zawsze na babcie trzeba długo czekać, więc stoimy i czekamy, bo ma trochę rzeczy dla mojej siostry. I słuchajcie, muszę się z Wami podzielić jedną rzeczą, bo korzystając z okazji, że właśnie stoimy, no to mam czas, szansę, a Mikuś tak spokojnie sobie ładnie siedzi. Słuchajcie, ostatnim czasem właśnie, kiedy przestałam grać WoWa, bo słuchajcie, przestałam grać WoWa, ponieważ wiedziałam, że mój tata wyjeżdża, więc będę musiała dużo czasu poświęcić Mikołajkowi, no i nie będzie czasu na grę. Właściwie tego mojego czasu wolnego to jest teraz zero, bo nawet jak moja drzemkę, to ja zajmuję się montowaniem filmów i praktycznie naprawdę nie ma tego wolnego czasu. I właśnie naszła mnie taka refleksja ostatnio, że totalnie coś mi się przestawiło, jak zawsze czekałam, gdzie ten mój wolny czas, żeby coś zrobić, żeby pograć, żeby odpocząć, gdzie ten mój czas wolny i kiedy on w końcu będzie, to nagle mam takie poczucie, właśnie odkąd dziadek wyjechał, że kurczę, nie potrzebuję tego wolnego czasu, jedyne czego potrzebuję, to ten czas, żeby właśnie filmy zmontować, że to jest taka moja potrzeba, jeżeli chodzi o wolny czas i coś dla siebie, a już nie potrzebuję siedzieć i grać, jakoś tak ta więź z moim synkiem stała się jeszcze mocniejsza i mam takie poczucie, że ona się robi mocniejsza z wiekiem i z tym im bardziej on jest starszy i bardziej wyraża emocje, bardziej wyraża uczucia, że się przytuli, że coś powie, że mama, że tak angażuje mnie w to, żebyśmy razem spędzali czas, nawet na tych spacerach, i to chyba daje mi taką satysfakcję, że nie potrzebuję już spędzać tego wolnego czasu, bo mam taką frajdę spędzania czasu z synkiem. No i chciałam się z Wami podzielić taką myślą, bo wiem, że wiele mam też może tak się miota, jest tak zagubionych między tym, żeby odnaleźć taką równowagę dla siebie, a zajmowaniem się dzieckiem, bo to jest bardzo ważna sprawa i to jest zazwyczaj priorytet. No ale okazuje się, że z czasem wszystko się zmienia i nasze takie potrzeby się zmieniają, zmienia się to, co czujemy. No i nagle ten wolny czas już nie jest taki ważny. Ważniejszy jest ten czas z tym szkrabkiem. To tak chciałam się z Wami podzielić, bo tak ta myśl mi krąży po głowie i krąży. Tyle. Dobra, odzywam się później. No jak widzicie, jesteśmy już w domu. Powiem Wam, że zeszło nam bardzo długo, ale mega przyjemny dzień. I nawet przed chwilą jeszcze rozmawiałam tak z Maciusiem, że kurczę, już tak bardzo doceniam ten czas spędzony z Mikołajkiem, że już mi tak nie zależy na tym wolnym czasie. Jedynie co mi zależy, żeby właśnie zmontować filmy, czy tutaj usiąść na chwilę do Was i pogadać. I właśnie teraz jest taka chwila, że mogę się odezwać, a właściwie jestem między ogarnianiem, wiecie, jak się wchodzi do domu, się ogarnąć, a ogarnianiem tutaj pościeli Mikołajka, bo robiliśmy wielkie pranie z samego rana, a już wyschła, bo niestety mieliśmy dzisiaj w nocy awarię. W sensie Mikołajek miał awarię. Co, kochany? Co? Boróweczka? No to chodź. Chodź, daj. Mikołaj w nocy miał awarię, więc tylko go przebrałam, pozdejmowałam to wszystko, a nie przebierałam całej pościeli, także
musieliśmy to zrobić. W ogóle on ma 1,5 roku, a pierwszy raz nam się to dopiero zdarzyło, więc świetna sprawa. W sensie, no nic takiego strasznego i nie możemy narzekać, że o Boże, coś tam się dzieje w nocy, bo naprawdę z tym nie mamy problemu, żeby tam Mikołaj nam całą pościel zasikiwał, czy coś, to nam się w ogóle nie zdarzało. Dzisiaj pierwszy raz, więc jest okej. I to z mojej winy, bo mu źle na noc założyłam pieluchę i po prostu wszystko gdzieś tam wyleciało. No i tak to wygląda. Kochani, tak jak mówię, jestem między tą robotą, a jeszcze planujemy dzisiaj przykleić tutaj na ścianę, bo przyszły takie fajne naklejki do pokoju dziecięcego. Co prawda nie wszystkie, bo zamówiliśmy dosyć dużo, ale dzisiaj będziemy naklejać te, które już są. Teraz z Maciusiem tutaj rozplanujemy, bo mniej więcej już mamy koncepcję. No i będziemy to naklejać. I potem jeszcze chcielibyśmy zamontować fotelik do roweru. W sensie do Maciusia roweru i dla Mikołajka fotelik, żeby jeździł z tatą. Tutaj mamy już kask też kupiony, chociaż nie wiem jak to będzie, bo na razie nawet Miko nie pozwala sobie go włożyć na głowę. Więc będziemy próbować, także już bardzo późna godzina. O kochanie, nie wstydź się. Co? Daj. Co? Mam się zająć, dobrze. Tak, mam się zająć, tak. Dobrze. Już jest bardzo późna godzina, a jeszcze tyle rzeczy chcemy dzisiaj zrobić, ale tak jak mówię, to znaczy, no ja to właśnie powtarzam, bo ja zauważyłam dopiero co niedawno u siebie tą zmianę i to jest dla mnie takie fajne, że nie czekam, no kurczę, kiedy będzie ten czas dla mnie, tylko wow, tyle fajnych rzeczy możemy zrobić razem i to się wiąże właśnie na pewno z tym, czemu ja ciągle mówię, wybaczcie, to się wiąże z tym, że Mikołaj po prostu się zmienia i on już okazuje emocje, już bardziej komunikatywne, tak jak teraz widzieliście, on mi kazał zwrócić uwagę tutaj do kamery, żeby nie zwracać uwagę na niego, bo jest zajęty swoimi sprawami, wiadomo o co chodzi i tak to wygląda, dlatego kazał mi tutaj patrzeć w kamerę, a nie na niego. No i potrafimy się już tak komunikować i to jest świetna sprawa. Dobra kochani, nie będę przegadywać, zaraz zabierzemy się za te rzeczy, ale nie, jeszcze jedna rzecz w ogóle miałam wam powiedzieć, słuchajcie, jak zostałam oszukana. To jest dopiero historia, wydarzyło się to w tym tygodniu. I po prostu myślałam, że wyjdę z siebie. Już chodzi, tak sobie myślę, dzisiaj sprzedaż wysyłkowa internetowa jest na takim wysokim poziomie, wszystko można zwracać bez żadnego problemu, zwracają pieniądze i nie spotkałam się z żadnymi problemami dotychczas. I ostatnio, wyobraźcie sobie, zdecydowałam się na zakup ubrań ciążowych z dosyć takiej popularnej firmy, która zajmuje się sprzedażą wysyłkową. Już tutaj nie będę podawać nazwy firmy. O, czekajcie, zmienię sobie pozycję. No i wyobraźcie sobie, przyszły te ubrania, pomimo tego, że szły 3 tygodnie. 3 tygodnie w dzisiejszych czasach, gdzie zamówienia przez internet to jest szybka akcja, kurierzy, szybka akcja. Mało tego, ta firma zajmuje się sprzedażą tylko wysyłkową. Więc wysyłka 3 tygodnie to już samo to. Dobra, przyszło. Potem się okazało, że niekompletne i podzielili moje zamówienie na 2 części, bo jeszcze nie było wszystkiego w magazynie. No dobra, myślę sobie, jeszcze to przeżyję. Ale jak przyszły te rzeczy, okazały się, że są dużo, dużo za duże. Pomimo tego, że tak jak o, na przykład tą bluzeczkę z Lidla zamawiałam, to jest 44-46, jest luźna i ona wygląda ok, to te ciuchy były tak ogromne, że po prostu stwierdziłam, że to nie ma sensu. Odsyłam. I słuchajcie, odesłałam te ubrania. Od razu też napisałam im, żeby anulowali to zamówienie, tą resztę zamówienia, które jeszcze do mnie nie doszło, żeby zwrócili mi całą kwotę. No i tam było dokładnie, ja zapłaciłam 570 groszami, ale żeby łatwiej mi tu operować kwotami, no to wam będę mówiła, bo nie znam dokładnych kwot, nie pamiętam. No to wam powiem tak ogólnie, to było około 600 zł. I wyobraźcie sobie, no tyle powinni mi zwrócić, to jest takie chyba oczywiste. No i tak, dostałam najpierw zwrot za pierwszą część zamówienia tego, które jeszcze do mnie nie doszło. Pomniejszono jakieś 20 zł. Dobra, myślę sobie, może przyślą z tą drugą częścią. Przysyłają mi drugą część pieniędzy, zwrotu i okazuje się, że łącznie brakuje 50 zł. Że dlaczego ta kwota jest po prostu mniejsza niż powinna być, niż zapłaciłam. Piszę do tej firmy, odzywam się, proszę o wyjaśnienie, dlaczego, skąd taka pomyłka, bo uznałam, że to jest pomyłka. I dlaczego nie odeślecie mi Państwo wszystkich pieniędzy? Po czym otrzymuję taką odpowiedź, że oni pomniejszyli sobie tą kwotę o zniżki, które mi udzielili. No ale dobrze, przeczytałam regulamin, jeszcze sprawdziłam sobie wszystko dokładnie, czy mieli do tego prawo. I okazało się,
że tak ostatecznie ja zapłaciłam te powiedzmy 600 zł, a normalnie powinnam zapłacić 650 zł. Ale mimo wszystko ja zapłaciłam 600 zł, nie 650, więc powinnam dostać zwrotu 600 zł, bo fizycznie z mojego konta ściągnięto 600 zł. No i tłumaczę tej pani, że jakże, o co chodzi, jakie zniżki, że zapłaciłam tyle, ile powinno być po zniżce, a pani do mnie pisze, że dobrze, to zwrócą mi jeszcze 30 zł za jakiś udział, jakieś członkostwo w klubie. Co prawda, zaznaczałam, że chcę dołączyć do klubu z racji tego, że żeby mieć tam później jakieś zniżki. Ale jest wyraźnie napisane, że w przypadku rezygnacji zwracają tą kwotę. Więc piszę znowu do tej pani z tej firmy i mówię. I piszę właśnie, że halo, powinniście mi zwrócić całą kwotę, ponieważ jest wyraźnie napisane, że w przypadku rezygnacji z towaru odsyłacie pieniądze. No to pani do mnie mówi, że odeślą mi te 30 zł, ale te 20 nie. I ostatecznie, słuchajcie, miałam 2 tygodnie i dalej nie otrzymałam tych 50 zł. Już nie chodzi o te 50 zł, bo tyle co się nadenerwowałam i zmarnowałam czasu, żeby przeczytać regulaminy i się dowiedzieć, czy powinni mi zwrócić, czy nie, to już te 50 zł nie jest tego warte. Ale chodzi o sam fakt, że w dzisiejszych czasach, gdzie sprzedaż wysyłkowa jest na bardzo wysokim poziomie i właściwie wszystkie firmy się tym zajmują i starają się, żeby to było naprawdę super ekspresowo załatwione, żeby klienci byli zadowoleni, to firma zajmująca się od lat sprzedażą wysyłkową, potrąca mi 50 zł tak po prostu. Tak po prostu. Już mówię, nie chodzi o te 50 zł, ale z drugiej strony dlaczego mam podarować 50 zł? Wiecie, o co chodzi, ale już powiedziałam, pal licho, nie chcę mi się kłócić i udowadniać tej pani, że wielbłądem nie jestem, więc stwierdziłam, że kit wam w ucho, nigdy w życiu po prostu już od was nic nie zamówię. No i taką miałam sytuację. Dajcie mi, kochani, znać, czy wam się zdarzyło przy okazji sprzedaży wysyłkowej i przy zakupów wysyłkowych, czy przez internet, że wam nie zwrócili całej kwoty, bo po prostu trochę mi już emocje opadły, ale w momencie, kiedy cała ta akcja się działa, to ręce mi opadały, to wam powiem szczerze. O, to krzyneczku, już idziemy, tak? Dobra, kochani, nagadałam. Odzywam się później, na pewno wam pokażę naklejki. Idziemy. Myślałem, że to przyszły te z kosmonautami, a to przyszły minionki i ten kosmos. Czyli te dziury tak jakby. Minionki. Fajne. Może to naklejmy, co? Mikołaj, zobacz. Zobacz. Minionka. Mikołaj. Mikuś. Zobacz, Mikołaj, tu. Mikuś tego nie widzi. Zobacz to. Co tu jest? Zobacz. Co to? Co to tutaj? Co to? Co to? No, taki... Duży, wielgaśny minionek. To nie mu, nie krówka. Moi drodzy, jak widzicie, póki co łóżko nie służy jeszcze do spania, ale do takich wyczynów siłowych. Mikołaj trenuje i różne rzeczy wozi po łóżku. Słuchajcie, no i naklejek wam nie pokażę dzisiaj, jak nakleimy, bo okazało się, że nie przyszły wszystkie, tylko dwie, a zamówiliśmy ich dużo więcej. Właśnie przyszły tylko minionek i taki kosmos, a zamówiliśmy jeszcze zoo, zamówiliśmy jeszcze rakiety, astronautów, także poczekamy na wszystkie i wtedy wszystkie będziemy no tutaj jakoś rozmieszczać w pokoju, bo też nie chcemy ich naklejać, a potem się okaże, że tamte były fajniejsze i będziemy zmieniać, więc poczekamy na wszystkie i dopiero będziemy naklejać. Teraz Maciuś poszedł montować to siodełko na swój motor, chciałam powiedzieć, na swój rower i pójdziemy zobaczyć z Mikołajkiem, jak tam mu to pójdzie. Chodź do tatusia. Chodź, siadaj. Chodź, kochany. Chodź, już siedziemy. Czyśka przytrzymałaś rower? Tak. Pierwsza próbna jazda.
jazda wypadła na tyle świetnie, że chłopaki pojechali dalej, no to mówię, co będę stała na dole, idę do domu, zakończę vloga. Słuchajcie, no bardzo się cieszę, bo jak wkładaliśmy mu kask, najpierw mu włożyliśmy właśnie w domu, teraz trochę na siłę, bo mówię, włożę mu w domu, potem wsadzimy w siodełko, to odwrócimy jego uwagę i zapomni. I faktycznie tak było, już mu kask nie przeszkadza, tak mu się spodobało, że chcieliśmy właśnie go wyjąć, on nie. I pojechali jeszcze kawałek na przejażdżkę, także cieszymy się, bo kolejny level do przodu i kolejna możliwość, żeby coś móc robić z Mikołajem, także bardzo się cieszymy. I kochani, ja już będę się z tego miejsca żegnać. Dajcie mi proszę znać, czy taka forma, że tak tych filmów jest dużo, czy wam to odpowiada, chociaż widzę, że oglądacie. No ale czy jest ok, bo wrzucam 6 razy w tygodniu, soboty nie wrzucam i o godzinie 18 zawsze się pojawiają. Myślę, że ta godzina jest ok. Także czekam na wasze opinie na ten temat. Jeżeli wam się dzisiejszy film podobał, to też proszę was o wsparcie w postaci łapek w górę, komentarzy, subskrypcji. No i standardowo widzimy się już jutro w kolejnym filmie. Buziaki, pa!